radością, radością wielkie słowo, ale Pani Moziaje, jak usłyszała Pani wicedyrektor Anna Derengowska, że moje nazwisko i to, że chciałam coś takiego, no to oczywiście z wielkim entuzjazmem to przyjęła, no bo ona jest jeszcze jedną z tych, którzy wychowali się na moich filmach. Muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście to jest bardzo sympatyczne, bo przez wiele, wiele lat w różnych sytuacjach, u fryzjera, u pani, która robi mi prześwietlenie poza kolejką, u taksówkarza z Elbląga, u bibliotekarza w Warszawie, jakiegoś przechodnia na ulicy, od kogoś, kto obok przy stoliku siedzi w kawiarni, słyszę, że wychowałem się na Pana filmach. Marszałek Sejmu z okazji 70-lecia w liście gratulacyjnym też pisze, że wychował się na moich filmach. Minister kultury, dyrektor telewizji, także wszyscy się wychowali na moich filmach. Jest to bardzo miłe, ale jednocześnie ja nikogo wtedy, 40 lat temu, robiąc te filmy, nikogo nie miałem zamiaru wychowywać. Ja po prostu opowiadałem ciekawe historie, które znalazłem w książkach wybitnego pisarza Adama Balzaja. One mi się spodobały, postaci tam pokazane, realia życia, przede wszystkim dialogi bardzo prawdziwe. I dlaczego się tym zainteresowałem? I nie w głowie mi było kogokolwiek wychowywać, bo to słowo wychowanie to się tak często brzydko kojarzy, że to jest taka dydaktyka, że to po prostu chce na siłę kogoś uczynić wartościowym i dawać jakieś wzorce do naśladowania. A ja takich zamiarów nie miałem. Ale myślę sobie, że skoro dzisiaj słyszę, że wychowali się na moich filmach i okazało się, że wyrośli na przyzwoitych ludzi, a często i na ludzi, którzy jeszcze coś w życiu osiągnęli, to bardzo się cieszę. I wtedy ona też mi powiedziała pierwsze słowa, bardzo się cieszy, że ja dzwonię, bardzo się cieszy, że mam taką propozycję i że właśnie ona wychowała się na moich filmach, a dzisiaj wychowuje się jej córka. Także stąd ten początek drogi. Ale ta książka pierwszej wersji po prostu była trochę inna, to znaczy nie tyle inna, ile po prostu, no, mówiąc takim językiem technicznym, tych stron było tam 90 i to było po prostu, no, na książkę trochę mało. I zasugerowano mi, żeby po prostu poszerzył jeszcze tę książkę. Ja na temat tego, co jest najważniejsze w tej książce, to jest sprawa tych moich dwóch matek i nieznanego ojca. Już ja na ten temat powiedziałem wszystko, a nie chciałem wymyślać rzeczy, bo to wszystko są autentyczne fakty, tyle tylko, że przepraszam Was najmocniej, ale mam bardzo ważny telefon i przepraszam. Halo? Przeszkadza Pani właśnie, przepraszam Panią najmocniej, bo ja mam w tej chwili spotkanie z cudowną publicznością moich rodzinnych Sosnowców. Niech Pani zadzwoni później, dobrze, dziękuję bardzo. Warszawa, telewizji polskiej, no i chciałem rozmawiać, jak słyszeliście, nie doszło do tej rozmowy. Ja muszę powiedzieć, że już troszeczkę się o książce mówi, bo była... Halo. W ubiegły czwartek równo temu, co prawda o godzinie 7 rano, mówiłem na temat książki w telewizji publicznej w programie Kawa czy Herbata.
W radio duży reportaż w Radio dla Ciebie. Poza tym w tej chwili, od paru dni, czytane są fragmenty tej książki przez znakomitego aktora Krzysztofa Fakulińskiego w Polskim Radio, w programie pierwszym. Co prawda o pierwszej, za 10-12 w nocy. Ale jak o tym mówię, no to wszyscy mówią, no to świetnie, bo przecież o tej porze najwięcej ludzi słucha radia. Więc oczywiście coś, zaistniała ta książka i bardzo się cieszę. A wracając do wątku, który zacząłem, że no, ja nie mogłem by na tym temat już więcej wymyślić. I wtedy bym odpowiedział, że może wobec tego napisać w ogóle to, co się jakiego istotnego, ciekawego, ważnego zdarzyło w moim życiu. W związku z tym rzeczywiście też miałem wahania, no dobra, no ale co to ma wspólnego z moimi dwoma matkami? Ale uświadomiono mi, właśnie między innymi pani redaktor Dorędowska, że tak na dobrą sprawę wszystko, co potem w moim życiu się zdarzyło, to było jednak gdzieś tam naznaczone tymi moimi niezwykłymi, po prostu niezwykłą sytuacją rodzinną. Przepraszam, proszę. Halo? No? No, mam część, ma to w tej chwili 240 stron. I jest rzeczywiście no, takim jakimś zapisem najważniejszych zdarzeń, które się w moim życiu, które miały miejsce. A teraz no, może następne pytania, bo przepraszam bardzo, ale ja mam tę słabość, ten mankament, że nie lubię o sobie mówić, a jak zaczynam już przekonany, że rzeczywiście kogoś to interesuje, to nie umiem skończyć, dlatego bardzo proszę mnie przywoływać do, że tak powiem, do porządku. Słucham. Tytuł pana książki to Miłości mojego życia. Niewątpliwie jedną z nich jest film. I mimo, że pierwsze pana spotkanie z kinem Zagłębie w wieku 5 lat skończyło się dość niefortunnie, pozostał mu pan wierny aż do dziś. Co oczywiście zaowocowało, jak już pan powiedział, dorobkiem 37 filmów i seriali telewizyjnych. I teraz przed panem zagadka. Proszę spojrzeć na tą scenę. Własnej osobie.
słuchali, słuchali reżysera, a może mieli jakieś własne pomysły, na przykład teksty, jakimi się posługiwali? No, pracowało się wspaniale. Na planie nie przestali być no, dziećmi w tym wieku, w jakim występowali, wobec tego jakaś potrzeba żartu, dowcipu, ale byli bardzo zdyscyplinowani, a niektórzy z nich, no jak Henio Gajewski, dzisiaj bardzo znany aktor, no, wykonywał dużo już jakieś aktorskie wyczucie. A propos i przez poczucie humoru, bardzo był lubiany przez ekipę. I była taka sytuacja, że jak przy podróży za jeden uśmiech miał egzamin poprawkowy po wakacjach do zdania. No i jak jechał do Warszawy na ten, a wtedy mieliśmy zdjęcia na wybrzeżu w Gdyni, to cała ekipa trzymała za niego kciuki. I jak wrócił uradowany, bo ten egzamin poprawkowy zdał, no to wszyscy mu gratulowali, a on był no, autentycznie i przejęty, i bardzo, bardzo szczęśliwy. A propos Henia i jego poczucie humoru, to zdarzyła się taka sytuacja, że podczas kręcenia wakacji z duchami, kręciliśmy to w okolicy Nidzicy, zamków Nidzicy, Czorsztyna, i w przerwie między zdjęciami, między ujęciem jednym a drugim, akurat tam było grono aktorów Romek Wilhelmi, Józef Nowak i bardzo dowcipna pani Zofia Czerwińska. I oni jak to w przerwach między ujęciem toczyli rozmowę i oczywiście rozmowę na tematy tam związane z seksem. A wtedy, dzisiaj to jest normalne, naturalne w ogóle. Nie, a wtedy to zawsze to było troszeczkę takie tabu. I w pobliżu gdzieś był Henio Gołębieski i tam przysłuchiwał się. Zauważyła go pani Czerwińska i mówię, a co ty tutaj robisz? No to nic. No a ile ty masz lat? Wystarczająco. Także rzeczywiście bardzo, bardzo dowcipny chłopaki z jakimś wrodzonym talentem aktorskim, powiedzmy sobie, w przerwach między ujęciami do filmu do góry nogami, a to bohaterami była grupka, dzieje się to na Śląsku, kibiców, takich 14-letnich chłopców, kibiców ruchu Chorzów, wielokrotnego mistrza Polski przed wojną. I to oczywiście były sceny kopania piłki pod stadionem, na hałdach, czy na podwórku, gdzie mieszkali. I wtedy w przerwach między ujęciami ja się włączałem, ponieważ ja byłem piłkarzem do tego stopnia, że w wieku 18 lat już tutaj w sosnowieckiej drużynie, wtedy Stali Sosnowiec, która grała w drugiej lidze, no raz, że byłem kapitanem drużyny juniorów, ale też już zaczynałem powoli wchodzić na parę minut na zastępstwo w skład pierwszej drużyny, obok takich zawodników jak reprezentanci Polski, Giga Majewski, Czesio Uznański, Masłoń, Szykalski, Wieczorek, a miałem 18 lat, byłem juniorem, więc liczono na to, że moja kariera piłkarska się rozwinie. Mało tego, byłem na obozie kadry narodowej juniorów. Dobrze, w takim razie przed panem ostatnia już zagadka w dniu dzisiejszym i mamy nadzieję, że opowie nam pan coś jeszcze o scenie, po scenie o tym filmie i jakieś ciekawe historie. Zapraszamy. Przejdź po na świat, zajmę na to czas, zajmę na miejsce, na stanowicy, i na ten czas.
10. Umiecie policzyć do 10? Daj spokój, skumbria. Spytaj się ich, czy potrafią się przeżegnać. A przeżegnać? Ej, 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 chuligani, chuligani, co tu się dzieje? Co to za zamieszki? To tak sportowcy rozwiązują swoje problemy na boisku? My tu graliśmy. Cicho. To nasze boisko, oni grają. No nie możecie razem grać, w czym jest problem? Jesteśmy lepsi. Lepsi jesteście. Tak uważasz? Tak. No to w takim razie zagrajcie przeciwko sobie i wtedy wszystko się okaże. Dobra, do niedzielę o 12. Pasuje? Świetnie. Dobra. Co za film? Co za film, oczywiście. O, do przerwy 01, a wersja kinowa, to znaczy z serial przez 7,5 godziny chodziło. 3,5 godziny. A ja z tego zrealizowałem, z tego samego materiału, nic nie dokręcając. 1,5 godziny taki skrót. I to się nazywało Paragon Dolny. I tak, i zresztą tam jest zabawny dialog. O dziwo, nie wpadli, mieli inne zastrzeżenia członkowie komisji, ale do tego się nie przyczepili, a to jest jedna z ładniejszych kwestii. Jak ten Perełka do Paragona mówi, Paragon, ty masz takie świetne pomysły, zrób coś, żeby ich uwolnić. Ale ja mam świetne pomysły, ale na władzę ludową to ja nie mam pomysłu. Więc to są tego rodzaju historie. No i oczywiście nie doszło do tego, występowali oddzielnie i huragan, tego spotkali się w półfinale i Syrenka wygrała, no ale to jak jeszcze będzie kiedyś powtórzony serial do przerwy 01, a jest powtarzany prawie co roku, to wtedy może zechcecie to obejrzeć i wtedy już szczegółowo będziecie wiedzieć, o co tam chodzi. W takim razie wróćmy do pana książki. Tytułowe miłości pana życia to? To przede wszystkim to miłość do tych moich dwóch matek. To na pewno miłość do mojej żony, Janny, jednej aktorki. To miłość do piłki po prostu, bo no, byłem pasjonatem piłki i kto wie, gdybym się nie dostał do tej szkoły filmowej, to może bym jakąś karierę piłkarską, że tak powiem, zaliczył, no bo tyle tylko, że wtedy, w odróżnieniu od dzisiejszych czasów, nie można było ze sportu wyżyć. To nie jest jak dzisiaj, ja czytam w gazecie, jak poszczególni piłkarze prezentujący jakiś poziom, zarabiają po milion ileś tam złotych rocznie. Myśli, czy coś się zmieniło dzisiaj, czy? Myślę, że się zmieniło. Myślę, że się zmieniło. Ja zresztą też to zauważam. Po prostu te zmiany. Chociaż szczerze mówiąc, mam taką pretensję czy żal, że się tak, a nie inaczej stało. Bo jednak, no w pewnym momencie, nie oszukujmy się, głównie za czasów panującego nam Edwarda Gierka, ten stary Sosnowiec został zburzony i to fajnie, tylko że szkoda, że na miejscu tego zburzonego, dawnego, może nie do końca pięknego, nie oszukujmy się, miasta, powstało nowe miasto, ale też nie za piękne, też inny rodzaj. Nie, brzydota to jest rozmowa, ale znowu powstały te podobne do siebie bloki, a w tym miejscu mogły powstać inne jakieś architektoniczne wspaniałości. Tylko że trzeba powiedzieć, że to miało ten plus, że jednak dziesiątki czy tysiące ludzi oczekujących na własne mieszkanie nie musiało czekać ileś tam jeszcze dodatkowo lat, tylko nagle mogli się przenieść do tych lepszych warunków. Wtedy dla nich to było wspaniałe, ale z perspektywy czasu to się zmarnowało jakąś szansę na to, żeby to miasto było jeszcze bardziej nowoczesne, jeszcze piękniejsze. Ale w ramach tego, co istnieje,
to wydaje mi się, ja widzę te korzystne zmiany, że to jest jednak, no co zrobić, gdzieś tam próbujący nadążyć za tą współpracę. Bardzo, bardzo dziękuję. To, jak to się zwykło mówić często o różnych sytuacjach życiowych, na tej chwili warto było żyć. Jak pan nasz sportowcy stał na życiu, na życiu Wojewódzkiego i mówią, na tej chwili warto było ciężko parować. I rzeczywiście, ja mogę za mnie to powtórzyć, Kadowskiego nie ma, ale w duszy gdzieś tam jest. Dziękuję wam bardzo.